Tyle ci widać, tylko żebyś się nie przesuwał za bardzo. Dobrze. To ja zobaczę, jak tam jest. Nie, gitara jest, w porządku. Dobra, to już się minuta nagrała, w sumie niczego. Dobra. Witamy. Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale KMF w kolejnym odcinku. Tym razem zrecenzujemy Wam nasz wyjazd i występ we włoskim Rail Legend w San Marino. I chociaż byliśmy tam we dwóch, to obaj mamy zupełnie inne odczucia, no bo Marek dostąpił przyjemności jechania w tym rajdzie i przebywania wśród zawodników, czego mu nie ukrywam, zazdroszczę. Na początek, Marek, opowiedz, jak to było, bo odcinek, którego w zeszłym roku nie było, a w tym roku się znowu pojawił, czyli jechanie na samą szczyt, na zamek, i tam mieliście przerwę i potem zjazd. Tak, zacznijmy może od samego początku. Ja tym razem zupełnie inaczej. Zazwyczaj jechałem z serwisem na rajd, jakby wszystko koordynowałem i organizowałem. Tym razem to Bartek tutaj przejął moją rolę. On poprowadził cały nasz konwój, czyli ciężarówkę. Tak, ciężarówkę i lawetę z trzecim autem z Żychlina aż do San Marino. Nadzorował cały przebieg podróży, opiekował się kierowcami, chłopakami, którzy mu towarzyszyli w podróży. Sam też był kierowcą, nie było nikogo na zmianę, więc całą drogę musiał przejechać bez przerwy de facto, ponieważ w ciężarówce mieliśmy dwóch kierowców. Tam jest tachograf i musieliśmy ten czas pracy ewidencjonować. Bartek podołał i jechał zarówno do San Marino, jak i z powrotem, można powiedzieć, na tak zwanego ostrzała. I za to mu bardzo dziękuję, ponieważ ten obowiązek spadł mi z głowy. Mogłem tutaj być dzień dłużej w pracy, zorganizować jeszcze pracę chłopakom, którzy zostali, i na spokojnie polecieć sobie z resztą ekipy, czyli z Marcinem, Piotrkiem oraz Mateuszem, samolotem do San Marino. Więc jakby pierwszy raz poczułem się jak w pełni profesjonalny kierowca, który z walizką poleciał na rajd. I to bardzo fajnie odbieram, jakby dużo było mi z tym lżej. Natomiast gdy my dotarliśmy, chłopaki już na nas czekali z złożonym serwisem, auta były już zdjęte z lawet, spotkaliśmy już pierwszych kibiców, którzy na nas czekali, więc było to bardzo przyjemne. Odebraliśmy się w biurze rajdu. Pani Waleria, którą już wcześniej znaliśmy, podeszła do nas bardzo przychylnie. Pomogła nam w tym odbiorze. Potrwało to naprawdę kilka minut na dwie załogi. Wszystko poszło bardzo sprawnie, więc za to też jesteśmy jej bardzo wdzięczni. I udaliśmy się na zapoznanie. I tak jak Bartek mówi, nowym OS-em w tym roku był OS, który prowadził z dołu na samą górę, czyli do samego centrum San Marino. Później mieliśmy przegrupowanie w ścisłym centrum, kolację na zamku. Mogliśmy tą kolację spożywać w towarzystwie wielu wspaniałych zawodników, mistrzów świata, mistrzów Europy i również we własnym towarzystwie polskich załóg, ponieważ przebywała z nami również załoga Go Plus Cars, czyli Grzegorza Olchowskiego. Bardzo miło z nimi spędziliśmy czas.
i również bardzo im dziękujemy, bo to oni w zeszłym roku nas tym zaszczepili i w tym roku również byli dla nas bardzo pomocni. Staliśmy u siebie po sąsiedzku. No, muszę wam też pokazać, bo Grzegorz Olchawski z Przemkiem Boskiem wyruszają też na oficjalną ceremonię startową. Zobaczcie. Oto są ci dwaj wspaniali mężczyźni. Czuliśmy się, że mamy wsparcie tutaj naszych polskich przyjaciół na obcej ziemi. To ja tylko dodam, że Grzegorz z Przemkiem naprawdę w zeszłym roku nam bardzo pomogli. W tym roku było podobnie. Przemek Bosek jest moim rówieśnikiem i obchodził urodziny podczas Rally Legend, zarówno w zeszłym roku, jak i w tym. No ja urodziny mam troszkę później, bo dopiero w grudniu. Ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim ekipie, z którą ja jechałem, czyli Łukasz Migała i Maciek Palczewski. Maciek Palczewski, kierowca rally crossowy. Łukasz też od lat z Piotrkiem Kiepurą i Mateuszem Gale jako ich serwis. Miłośnik klasycznej motoryzacji i wyścigów górskich i Fiatów 128. Zastaw, on chyba zastaw, bardziej zastaw. Tak, no tak. Ja też moje pierwsze auto w życiu to była zastawa, dlatego ja z Łukaszem też mam o czym porozmawiać. Michał Markus, nasz mechaniczek ulubiony. Zapomniałem dokrócić śrubki, mamma mia. Robert Szmajda, nasz inżynier z KME i też widzę, że zaraził się od nas tymi rajdami. No i całą taką pięcioosobową ekipą, ale każdy umie z nas troszkę co innego, ale świetnie się uzupełniamy i nie było, mimo tak długiej podróży i takiego zmęczenia, nie było żadnych zgrzytów. Wszystko było naprawdę super i mieliśmy takie poczucie, że robimy coś fajnego i faktycznie, tak jak Marek mówi, no, zrobiliśmy to głównie po to, żeby jego odciążyć, żeby on się mógł bardziej skupić na jeździe, no i przyniosło to efekty. No bo jego uderzenie w balot zarejestrowała kamera na kanale Zero Understeer, czyli zero podsterowności i to uważam za dotychczasowy nasz wspólny największy sukces. Warto też podkreślić rolę Tomka Widerlika i Marioli, którzy do nas dotarli. Tutaj Sierra za nami to jest ich auto, którym zadebiutowali w legendach polskim Rally Legend. No i na pewno Tomek i Mariola jeszcze nieraz się pokażą, pojeżdżą. Pomogli też w starcie Patrykowi Sniersowi. Patryk Sniers, no jak sami widzicie na filmie i na tych, co ja wrzucałem, okazał się naprawdę przesympatycznym, fajnym gościem. Aha, maestro! Pozdrawiam kibicki kibiców z Polski. Tak samo jak Alison Godezun, tutaj muszę też wam odpowiedzieć, że padały pytania, bo był taki kierowca Gabi Godezun, który jeździł, tylko napęd był przez Z, a Alison jest przez S. Hello, my name is Alison Godezun. I'm you. Tamten kierowca jeździł Mazdą swego czasu w Mistrzostwach Belgii. Alison zna go bardzo dobrze, natomiast nie są rodziną. Także to odpowiadam tym, co pytali. Alison Wilson and I say hello to the Polish fans. Okej. Taka zbieżność. Podziękować też trzeba kibicom. Wielu kibiców, oni nie tylko kibiców, bo i organizatorzy niektórych rajdów, no nawet tych z Kotliny Kłodzkiej też nas odwiedzili, także no jak zawsze, no atmosfera jaka tam jest niepowtarzalna i w zasadzie uważam, że jechać tam naprawdę warto, chociaż start takim Rally Legend to jest kilkukrotność startów HRSMP.
czuliśmy pomoc kibiców i wielu z nich przychodziło i mówili, było nam bardzo miło z tego względu, mówili, że przyjechali specjalnie dla nas, na nas popatrzeć, więc za to bardzo dziękujemy. Takie wsparcie jest bardzo ważne, bardzo motywujące. To głównie dla was jeździmy i tak jak już kiedyś chyba wspominałem, jakby od jakiegoś czasu nie jest dla mnie nadrzędnym celem jakby ten czas na OS-ie, że on musi być najlepszy, ale to, żebyście zapamiętali mój przejazd, jaki by on nie był, także pracujemy nad tym, żeby było na co popatrzeć, żeby te auta wzbudzały w was same pozytywne emocje i również nasz zespół, abyście go zawsze kojarzyli ciepło i tak jak na rajdach powinno być. Jakby nie będziemy tutaj nieraz gdzieś tam pozbawiać się przyjemności zjeżdżenia o ostatnią sekundę. Gdybyśmy może walczyli o jakieś trofea, ale już te tytuły nam tutaj żadnej przyszłości nie dadzą. Jest to bardzo przyjemne. Chcemy to robić na jak najwyższym poziomie. Myślę, że jak będziemy ślizgać się tymi autami, jechać szeroko bokami, czas również będzie dobry. Zresztą było to widać. Brakowało mi też tego toru jazdy, ponieważ byłem przyzwyczajony do takiej jazdy no trochę na czas, trochę na show. Ciężko było to tak w głowie wszystko sobie poukładać. Stąd czasami jak patrzę nieraz na swoje przejazdy, wydaje mi się, że są one za ciasne, takie za bardzo precyzyjne, ale będę nad tym pracował, żeby to trochę zmienić i żeby było jeszcze fajniej. No ja udałem się pieszo na odcinek ten The Legend, wszedłem tam dosyć wysoko, po drodze jeszcze na naszej strefie serwisowej zauważyłem Fiata Uno Turbo E. Fiat Uno Turbo, już wczoraj pokazywałem tego Fiata Uno Turbo, dzisiaj go pokażę z bliska. Każdy kto ma Fiata Uno Turbo, kto miał Fiata Uno Turbo, marzył o Lancie, Delcie, Integrale. Stoi tu taka, to jedna chyba z takich pierwszych wersji Lancii, ale cieszy oko, idziemy dalej. To uroniłem 3 łzy, no bo miałem kiedyś takiego Fiata Uno. No i co zobaczyłem z góry? Z góry zobaczyłem, bo to warto jest powiedzieć, bo był też temat zapętlania odcinków specjalnych. Otóż na Rally Legend jechało 180 samochodów i odcinek The Legend był zapętlony tak, że kibic widział każdy samochód trzykrotnie. To sobie policzcie 180 razy 3 i potem drugi przejazd wieczorny na światłach to jest znowu 180 razy 3. Czyli jak się ktoś, no tam przecież wszyscy biwakują i są na tych wzgórzach i naprawdę no można te samochody oglądać najprzeróżniejsze. Różne style jazdy i to, co Marek mówi, styl jazdy pokazowy jest zupełnie, trzeba mieć mniejszy grip i trzeba jechać innym torem, do którego my mentalnie nie jesteśmy przyzwyczajeni i to jest rzecz, nad którą trzeba popracować, czyli jazda pokazowa musi się odbywać innym torem jazdy. Faktycznie nawet jeżeli czy Piotrek Kiepura, czy Marek starali się jechać ciasno, znaczy starali się to rozluźniać, to de facto w porównaniu do innych załóg, które już w tym Rally Legend jeżdżą długo, no to było cały czas za ciasno. A czy to bywało różnie, jakby też z OS-u na OS, z zakrętu do zakrętu widziałem, co muszę poprawić. Jakby zdziwił mnie też bardzo duży grip na tym rajdzie. W zeszłym roku to było tak bardziej, jeszcze przecieraliśmy te szlaki. Też soboty nie przejechaliśmy całej, więc tych kilometrów nie było za wiele. No w tym roku tych kilometrów przejechaliśmy cały, pełny rajd, więc też byłem zdziwiony, jak bardzo ta opona trzyma i tak naprawdę trzeba było mocno zmęczyć tą oponę, żeby tym autem się bawić. Te opony też się bardzo szybko zużywają. Jakby śmieję się, że w Polsce przejechałem pewnie cały sezon na tych oponach, co przejechałem w San Marino. I tak by zapewne było, bo tak nieraz było, że na dwóch kompletach przejeżdżałem cały sezon plus jakieś deszcze. Tutaj tych opon zużyliśmy nieco więcej.
Na drugi, popatrzyliśmy też, na jakich oponach jechały inne załogi. Niektóre jechały na szutrowych, niektóre mieszały te opony, niektóre na twardszych, niektóre na zupełnie innych, więc pokombinujemy na przyszły rok z tymi oponami. Może zdecydujemy się całkowicie na szutrowe, a może na jakieś zimowe opony typu Monte Carlo bez kolcy na dużym kole, tak żeby był hamulec. Będziemy mieli na to cały rok, żeby się do tego dobrze przygotować. Na pewno jest w tym rajdzie duży potencjał, jest dużo zabawy. Ja bawiłem się świetnie, jakby te drogi mega przyczepne, szerokie, więc zabawy było co niemiara i tak naprawdę z każdego zakrętu, z nawrotu w nawrót jechaliśmy coraz szybciej, coraz pewniej i gdy ten rajd się kończył, to było mi szkoda, że on już się kończy, bo tak naprawdę chętnie bym tam został jeszcze dwa dni i przejechał drugie tyle tego dystansu, bo naprawdę zabawa tak naprawdę mogłaby się dopiero zacząć. Powiedz Marcinku, co robisz? A jeszcze poprawiam notatki, wiesz, takie, żeby potem nie zastanawiać się, co napisałem w trakcie jazdy, tylko żeby płynnie wszystko szło. Czasami gdzieś tam jest trochę nabazowane, no i trzeba poprawić. A jak oceniasz te odcinki tutaj w stosunku do tych znanych nam z Polski? Ano, te odcinki co prawda krótsze, ale dużo bardziej kręte. U nas jednak trochę tych prostek i tych odległości między zakrętami jest dużo więcej, tutaj zakręt, zakręt. Dużo takich zakrętów niewidocznych przez szczyt. No trudno, trudne techniczne, krótkie, ale trudne techniczne. Chyba duże stromizny, większe stromizny takie. Tak, dosyć takie są takie miejsca, gdzie są takie dosyć duże przełamania. Dużo też jest takich właśnie siodł, że spada się jakby siodło i znowu się wylatuje na szczyt. No ale co, no, fajnie, no. Asfalty przyczepne, raczej przyczepne. Raczej przyczepne, takie chropowate nawierzchnie, że tak powiem. Nie ma takiego gładkiego asfaltu, tylko bardziej takie chropowate. Może jeszcze o Patryku Sniersie powiem dwa słowa. No, Patryk lata całe, on od najmłodszych lat jeździł jako kierowca. On sam nam cały czas podkreślał, że on jest tylko driver, on na technikaliach się za bardzo nie zna, no ale jechał wyśmienicie, jechał świetnie. Coś pięknego było zobaczyć w Sierra, tą tylną napędową, którą no, pewnie w Rally Legend, gdyby Marian żył, to by jechał. A tak to pojechał nią Patryk, ale myślę, że to było coś wspaniałego dla wszystkich kibiców, nie tylko kibiców z Polski, ale i zagranicznych tak samo. Więc naprawdę serce rosło, jak się coś takiego widziało. Tak, myślę, że wielu kibiców w ogóle z Europy przypomniało sobie postać Mariana, ponieważ pokojarzyli ten samochód, te barwy. Jeśli nie kojarzyli, to poszukali w internecie. No, Patryk jest znany wielu osobom, ponieważ jeździł dużo dłużej, już w świecie dużo większych zasięgów mediów. No, gdy Marian jeździł, jednak te media nie były tak rozwinięte i te wiadomości tutaj z kraju czy z Europy nie niosły się po świecie tak szybko. Patryk ma tą przyjemność, że jeździ do dzisiaj i uświadczył również złotej ery rajdu, czyli przełom lat 90. i 2000, gdzie we wszystkich telewizjach było o tym głośno. Jeździ do dziś, gdzie w internecie też można wiele relacji i wywiadów z nim spotkać. Natomiast było to takie chyba bardzo dobre wspomnienie i też jestem bardzo zadowolony z tego przede wszystkim, że to auto wytrzymało, że to auto wreszcie tak jakby spełniłem to, że ono no jest taką prawdziwą agrupą, wytrzymuje, jedzie, Patryk jest świetnym kierowcą, nawet tam w którymś urywku filmu widziałem, że Bartek wrzucił taki urywek, że jedzie kierowca, pracuje między gazem i nie psuje, nic nie urywa. I to jest prawda, Patryk ma taki styl jazdy, że jedzie bardzo szybko, bardzo widowiskowo, ale oszczędza ten samochód. Oni są kierowcami z dawnej ery, nie wszystko traktują zero-jedynkowo i są nauczeni pracy między gazem, są nauczeni takiego wypuszczania bardzo szerokiego tych samochodów. Fajnie wylądował, nic się nie połamało, nic się nie pourywało, wszystkie napędy, silnik świetnie wytrzymało, jakby samochód oprócz małej przygody ma wymieniony zderzak, który mieliśmy zapasowy i tak naprawdę można nim jechać na kolejny rajd. I to jest bardzo budujące, dla takich chwil właśnie warto siedzieć nocami, wieczorami, budować te auta, dopieszczać, żeby później widać je, widywać je na OS-ach,
takiej szacie, jak powinno się jej widzieć. Ja tylko uzupełnię to, co Marek powiedziałeś przed chwilą, że Patryk umie szanować auta, jednocześnie cieszyć kibiców, a to zostało wypracowane latami, a przede wszystkim dawne rajdy były dużo dłuższe niż te dzisiejsze. Więc oni musieli tak jeździć, żeby było w miarę widowiskowo. Zresztą ja pamiętam, jak Patryk, jest mnóstwo filmów, jak jeździł BMW M3 tylnonapędowym, gdzie naprawdę to była taka bardzo przekozacka jazda. I mimo wieku on tego nie zapomniał. On wsiada do samochodu, chwilę jakby się z nim zapozna i od razu zasuwa. No, tego się nie zapomina. Sami wiem po sobie, że nawet po dłuższej przerwie się wsiada i jedzie. Dla nas to jest bardzo fajne doświadczenie, ale też bardzo duży rozwój. Przynajmniej dla mnie jako kierowcy przejechanie tych OS-ów, jakby poznanie, że można, a że można jeszcze więcej, jakby obejrzenie nieraz filmów, onboardów, jakby buduje mi optymizmem, że jeszcze mamy sporo do jakichś tam pewnych granic. No, cieszymy się z tego, że jestem dużo młodszy od Patryka, więc może jak będę w jego wieku, jakby... To też tak będzie żyć. Tak, może uda się dobrnąć do jego poziomu. No ale jakby ja też nie jestem kierowcą zawodowym, dużą część swojego życia poświęcam pracy zawodowej, a jeżdżenie samochodem to jest moje hobby, tak naprawdę jeżdżę tylko w rajdach, w których nas widzicie. Ostatnio rzadko w ogóle cokolwiek trenujemy, więc taki Rally Legend bez pomiaru czasu, myślę, że to jest wyśmienity trening i na pewno przełoży się na jakość tej jazdy, a pośrednio na pewno i na czasy, które też na pewno nie będą gorsze, a wykorzystywanie tych samochodów jeszcze bardziej będzie was coraz bardziej cieszyć. Na tym, a na... Ale tamte dwie patelnie. Dajcie tu szkurę, Marek mówił. Szybko, wcześniej Piotrek zaciął kulę. Równie się tym. Fajnie, tu nas lekko, wiesz, cegiała piękna kontra, wiesz, dla kibiców, kurwa, wszyscy. I poszło. Nie? No i na pewno dla psychiki kierowcy istotne jest, żeby fajnie pojechać przy dużej ilości kibiców, kamer i fleszy. Bo tutaj no, często ubolewamy nad tym, ale na przykład w naszym HRSMP ta frekwencja jest znikoma, nie będziemy rozwijać tematu, dlaczego tak jest. Powiedzmy, że kibicowaliśmy rajdowi Śląska i całemu cyklowi HRSMP, będąc na Rally Legend, regularnie tam sprawdzaliśmy i wyniki, patrzyliśmy, jakie są wiadomości. Ale chciałem powiedzieć, że tutaj na tym Rally Legend, gdzie jest mnóstwo naprawdę ludzi, mnóstwo kibiców i te flesze, to dla kierowcy, tak jak dla Marka, to też jest kwestia przełamania pewnych barier, że a co będzie, jak mi się coś nie uda. No i Marek tutaj zdał egzamin na piątkę z plusem, bo o ile w zeszłym roku był no, przemęczony podróżą, bo razem żeśmy podróżowali i stremowani byliśmy, bo dla nas było wszystko nowością, o tyle ten drugi start już był, mnie znacznie wygodniej było jakby jechać tą trasę dojazdową, już byłem taki pewniejszy siebie. Marek, tak jak mówię, doleciał potem do nas z całą ekipą i wszyscy jakoś tak się wzajemnie uzupełniliśmy, i wyszło to no, dużo, dużo lepiej, o niebo lepiej jak w zeszłym roku, więc teraz musimy się spokojnie zastanowić, co przygotujemy, jak przygotujemy się na przyszły rok. Tak, wyszło na pewno dużo lepiej, ale na pewno jeszcze można zrobić to lepiej. Mamy pewne przemyślenia i pomysły na przyszłą edycję, także no, wiadomo, że to doświadczenie nie idzie nigdzie w las, to zawsze będzie szło w nas i z każdym kolejnym startem będziemy coraz bardziej doświadczeni, a w rajdach doświadczenie to jest bardzo duży atut i myślę, że 70% sukcesu w rajdach to właśnie jest doświadczenie, czego nawet pokazuje średnia wieku u nas w Polsce w RSMP, czy chociażby w Dakarze, gdzie starsi kierowcy potrafią go wygrywać. Więc jest to optymistycznie budujące. Październik na kanale KME upłynął tematami rajdowymi. Wrzuciłem, bo policzyłem, 32 filmy wrzuciłem pionowe z rajdu. Teraz tym filmem, którym tutaj sobie pozwoliliśmy troszkę się z wami podzielić informacjami, naszymi przemyśleniami, zakończymy ten rajdowy październik. No i teraz no ja wrócę do tematów gazowych. Będziemy więcej mówić o gazie i również o jakichś tajnikach budowy samochodów, czy to rajdowych, czy to w ogóle technikaliach. Więc jeżeli chcecie jakiś konkret o czymś się dowiedzieć ciekawym, co was interesuje, no to jesteśmy do dyspozycji, ja i Marek, i piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć, zadawajcie pytania, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.
Tak, no pewnie coś będziemy jeszcze wrzucać, ponieważ no, dla Bartka będzie to listopad gazowy, dla mnie będzie to listopad zupełnie rajdowy, ponieważ już się przygotowujemy do rajdu Barbórka, musimy skończyć odbudowę lanci, ponieważ mamy tutaj plan, żeby lancia wystartowała już w rajdzie Barbórka. Kończymy też przebudowę auta Marcina Grzelskiego, który po roku absencji wraca do rajdów. No mamy też całą halę tutaj pełną nowych projektów i jeszcze gdzieś tam na lakierni, na blacharni pewne projekty pozaczynane, więc cała zima przed nami, jakieś nowe pomysły na przyszły sezon, chociaż pewnie na przyszły sezon nie zamierzamy zmieniać auta, gdyż ten nasza grupowa Escort to jest takie połączenie skuteczności z zabawą, chyba najlepsze jakie może być. O ile Sierra jest super samochodem, tak tylno-napędowa, można nią robić wszystko, no to już jeździliśmy nią ileś tam sezonów, Sierra czteronapędowa również, Ford Escort WRC no, jest bardzo szybkim samochodem, jednak ma za dużo trakcji moim zdaniem. Jeśli chodzi o rajdy, to właśnie Ford Escort grupy A jest takim najlepszym narzędziem, które pozwala się i bawić, i jechać skutecznie na czas, więc nim będziemy jeździć. Gdzie, to jeszcze zobaczymy. Poczekamy na wszystkie regulaminy, jakieś inne rzeczy. No tak jak już wcześniej mówiliśmy, mamy jakieś tam niespełnione ambicje startu gdzieś w Mistrzostwach Europy i tutaj pewnie samochodami w Mistrzostwach Europy to byłaby Sierra tylno- bądź czteronapędowa. Chociaż w tym roku ponoć podnosi się wiek i nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy pojechali naszym grupowym eskortem, który ma również rodowód taki w pełni mocny rajdowy. Mocny papier ma. Tak, ale to wszystko zobaczymy. Na razie jakby jeszcze czujemy po trudzie z Rally Legend. Skupiamy się tutaj na pracy, na przygotowaniu tych samochodów na rajd Barbórka i co będzie dalej, czas pokaże. A jeśli wy macie jakieś może wasze upodobania, czy gdzieś chcielibyście nas zobaczyć na jakimś rajdzie, bądź w jakimś cyklu, to też piszcie w koledarzach, będzie to w komentarzach. Będzie to dla nas jakąś wskazówką, może jakimś mentalnym wsparciem i akurat wybierzemy to, co nam polecicie. I się chyba teraz już pora pożegnać. Tak, dziękujemy bardzo za uwagę, dziękujemy, że poświęciliście czas, aby obejrzeć ten film. Oczywiście subskrybujcie kanał KME, ponieważ dzięki wyświetleniom i lajkom na tym kanale my będziemy mogli pojawiać się dalej w rajdach. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Cześć. Chyba wyszło dobrze. Źle żeśmy gadali, zgadnij. Nie, z 8 minut? 22.